Dalsza część naszej pięknej kanadyjskiej pogody. A tutaj codziennie ta ciężarówka przyjeżdża, dlatego że dostarczają jedzenie do Starbucka. Także codziennie o tej porze, koło 6, 7 zawsze przyjeżdża. Trąbi tutaj, blokuje. Nie wiem, że nie mają lepszego systemu. A u nas piękna pogoda dzisiaj, a śnieg spadł z rana. Później napadał na to marznący deszcz. Mój samochód w miarę już jest czysty, bo był pokryty lodem, ale że go włączyłam jakieś pół godziny przed moim wyjściem z pracy, także jest już czysty i cieplutki. Ale tutaj jest masakrycznie, masakrycznie. Zobaczcie, na drzewach wszystko, sople wiszą. I teraz już deszcz pada. Taki normalny, nie marznący, ale w nocy ma to jeszcze zamarznąć. O, tutaj proszę, jak pięknie widać z tej strony. W nocy ma to jeszcze zamarznąć i na to ma spaść jeszcze śnieg. Także masakrycznie. Nie zazdrościcie mi na pewno tej pogody tutaj. I mogę znowu się pobawić w odwalanie całych płatów tego lodu. Nie chce mi się nawet, ale nie lubię jeździć, kiedy nie widzę przez szyby, nawet te boczne. Także wywalę to. Kupiłam sobie nową skrobaczkę. Oczywiście my to sprzedajemy u nas w firmie. Bo ta jedna jest taka duża i taka niewygodna, że nie wiem. Zobaczcie, co się dzieje. Jest to już drugie video z odwalaniem lodu, także nie będę was zanudzać, ok? Kończę na tym. Życzcie mi dobrej drogi do domu. Zobaczcie, jak pięknie jest. Jakie lodowe drzewa. Ulice są w miarę ok, bo tutaj odśnieżali tylko te boczne i pewnie nasza będzie do kitu. Ach, coś mi wycieraczki źle zbierają. Najgorsze jest to, wiecie, że całą sól wszędzie wyprzedali i nie można nigdzie kupić, żeby posypać chodnik, czy tam wejście do domu, kiedy to wszystko zamarznie jutro. Już szukaliśmy w kilku sklepach na weekend, wszędzie wyprzedana. Także nie wiem, czy mam kupić kuchenną sól i rzucać. Może tak powinnam, no bo co innego zrobić. No i teraz witamy na Ślizgawce, czyli na naszej ulicy. I tak jak mówiłam w tym moim vlogu o dobrych sąsiadach, właśnie mój dobry sąsiad, który zawsze mi oczyszcza podjazd, dzisiaj poleciał z żoną do Meksyku. No i niestety burza śnieżna i teraz ten deszcz i nie będzie miał kto zrobić. A właśnie patrzyłam, ich samolot miał odlecieć o 14:45, ale wyleciało o 18:06, 18:09, coś takiego, także dobrze, że wylecieli. Powiedziałam im, że mają już wcześniej jechać, bo to 401, także na pewno pojechali tam już rano. I siedzieli tyle na lotnisku, no ale chociaż dobrze, że wylecieli, bo to z Toronto, gdyby to było ze Stanów, z jakiegoś miasta, zapomnijcie, to już airport są pozamykane na 2-3 dni, znaczy lotniska, ale nasze torontańskie jest ok, nawet tutaj nasze lokalne w Kitchener, jak nieraz ludzie mówią, o, my chcemy z Kitchener, bo przecież jest tak blisko do lotniska, a ja mówię im, wiecie co, ale jest, patrzcie, jaki nasz podjazd jest okropny, czy ja tu wjadę, wjadę. Ale jest tam niby wygoda, bo masz lotnisko 15 minut od domu, ale tak naprawdę, jak takie lotnisko zamkną ci na 2 dni, no to już masz z tygodnia, ci zostaje 5 dni wakacji. A Toronto to jednak można na lotnisku w Toronto polegać, nawet jak są najgorsze pogody. Jak jest najgorsza pogoda, to zawsze to lotnisko jakoś tam funkcjonuje. Najwyżej są samoloty opóźnione, ale zawsze odlecą.
a z tych małych lotnisk nie za bardzo, więc mówię ludziom tak bardzo, jak to się wydaje, że to jest wygodne, to jednak nie jest wygodne, więc nie radzę jednak bukować tutaj z Kitchener, z lotniska lotów na wakacje a zimą. A tylko stąd zimą latają, bo tak w ciągu letnich a wiosennych miesięcy to nie ma tego serwisu, także to jest trochę takie, no, niewygodne za bardzo. Niby wygodne, ale niewygodne. No i tu mamy rezultat burzy śnieżnej, także skoro tyle jest śniegu w Waterloo, to ja naprawdę nie wiem, ile będzie śniegu na działce. Zamknę to. Zobaczcie, pięknie. Pod spodem jest zamarznięta skorupa. I cały czas jeszcze trochę pada. I taki mamy ten Winter Wonderland tutaj. O. Pięknie te krzaki pozamarzały. Zobaczcie, ile śniegu normalnie to jest. Masakra. A jakie sople tutaj są. I kapią. Wow. Lepiej nie przechodzić pod nimi. Nic, pójdę z drugiej strony. A to jak fajnie wygląda. Zobaczcie. No to będą musieli mi menonici odśnieżyć tam na działce. A tutaj zi samochód jest cały śniegiem zategowany. No i trzeba się brać za odśnieżanie. Trzeba tutaj też odśnieżyć, jeśli ktokolwiek chce jeszcze używać hot tub, jacuzzi, to trzeba odśnieżyć. A tutaj u nas bałagan, dlatego że stoją kartony po nowych sofach. Kupiliśmy nową sofę narożnikową, dlatego że już te stare były tak podrapane przez koty, że wstyd było. Teraz jest wygodna, taka fajna, dwa łóżka się rozkłada, także można, każdy może mieć swoje łóżko rozłożone. Także wszystkie pięć kotów i my możemy sobie leżeć na tych sofach. Boże, jakie piękne są tutaj te krzaki. No i już widzę, że bateria mi miga. Nic, jeszcze tutaj pokażę. No i tak. Taka piękna biel. Dopóki się nie zrobi chlapa znowu na to. No pięknie jest. Ja dzisiaj mam wolne. I jutro też. O, proszę. Jutro są walentynki, także piękny biały śnieg na to święto. Tak wygląda nasza ulica. Okej. Zabieramy się za odśnieżanie z jej. Thank you.